Nazywam się Tomasz Tobierz, jestem właścicielem firmy TTM. Od ponad 10 lat projektujemy i budujemy maszyny dla przemysłu wentylacji. Z firmą Lenze współpracujemy od samego początku. Jest to już kolejny projekt zrealizowany razem z firmą Lenze. Obecnie najbardziej zaawansowany projekt, którym możemy się pochwalić ilością zastosowanych rozwiązań przez firmę Lenze. Ta maszyna powstała na życzenie holenderskiej grupy Erspiralo i razem z nią została rozbudowana. I to już jest kolejna i trzecia wersja. Do tej maszyny staramy się zawsze stosować najnowsze możliwe rozwiązania. Tutaj nowością jest i moduł odzyskiwania energii. To, co klient najbardziej ceni, to możliwość pełnej obsługi maszyny poprzez panel dotykowy. Nie trzeba dokonywać żadnych korekt ręcznych. Wszystko jest dokonywane przez obsługę z panelu. Te programy zleceń można zapisywać i później nie ma problemu z odtworzeniem tego. Nazywam się Sławomir Kwiecień, jestem pracownikiem firmy Lenze Polska. Z firmą TTM współpracujemy od samego początku przy tworzeniu projektu, jakim jest maszyna do tworzenia łączników do rur Spiro, branża wentylacyjna. Zbudowana jest ona w pełni naszych komponentach. Jako sterownik zastosowano moduł C3200 z panelem operacyjnym. Do sterowania napędami użyto wieloosiowych modułów przemienników serii I700. Dodatkowo zastosowano takie napędy jak silniki serwo z przekładniami G500. Podczas tworzenia tego projektu natrafiliśmy na drobny problem do rozwiązania, jakim było generowanie dodatkowej energii podczas pracy urządzenia. Udało się go wyeliminować poprzez zastosowanie modułu zwrotu energii do sieci R700.